Cześć, co u was? Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Adventure Capitalist. I zobaczcie, jak to u mnie wygląda. Musiałem się podrapać. Mam ogólnie 17 bilionów aniołów, a przy resecie dostałem 27 bilionów, także pozwolę sobie zresetować. W ogóle stać mi na jakieś tam upgrade'y, nie? Ale no widzicie, tego mimo wszystko nie jest nie wiadomo jak dużo. Kupię ten najdroższy i zobaczymy, co się stanie, jak Oil Company dojdzie tutaj do końca. W sumie dostałem całkiem fajną kwotę tych oktylionów. Nice. No teraz może mógłbym nawet coś fajnego uzbierać. Ale generalnie wiecie, wydaje mi się, że powoli idziemy w stronę resetu. Powoli to znaczy, że już resetujemy. Właśnie tak wygląda mój progres i powiem wam, że idzie dosyć ciężko, no ale zresetujmy sobie. Zobaczmy, jak nam pójdzie, jeżeli zaczniemy z 44 bilionami aniołów. Oczywiście wiadomo, lecimy tutaj setny poziom, nie ma co się opieprzać. No i w tym momencie stać nas na... Zacznijmy od upgrade'ów za aniołk. Ja kupuję to, to, to i to. Jestem pewien, że chcesz bilion aniołów, tak, bo to dajesz profit razy 4. Bum, 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 bum. I kupujemy sobie menadżerów. Menadżerów ja kupuję takich. Do tego momentu. Czyli do menadżera za milion kupuję. Chociaż myślę, że... A dobra, na niego też sobie możemy pozwolić. Troszeczkę wydaliśmy tych bilionów. W sensie to około... wydaliśmy pewnie około 2 bilionów w tym momencie. No ale... Prawda... tutaj... Zyski będą... Jak najbardziej spoko. No i oczywiście tutaj mamy te upgrade'y. No ja sobie pozwolę ulepszyć to w taki sposób, żebyście to lepiej widzieli po prostu. No widzicie, jak to leci. Prawie od razu kupuję, no, bardzo dużo upgrade'ów. Oczywiście to nie jest nie wiadomo ile, ale mimo wszystko idzie to całkiem fajnie. No i dobra, cytrynki mogę, myślę, na starcie wbić na ten 700 i ulepszyć, żebyśmy dużo na nich zarabiali. Okej. Pierwsze co robię, to wszystko na 200. Oil Company od razu wezmę na 300, ponieważ wiem z doświadczenia, że to Oil Company jest strasznie drogie. Okej, ulepszenia już sobie tu kupię. Nie strasznie drogie, strasznie tanie jest to Oil Company później. Ale zobaczcie, stać na 400, na 500. No tutaj na 600 nas jeszcze nie stać, a to też podniesiemy na 400. To na 300, wszystko na 300 teraz. Pyk. Wow, to na 400 podniosłem przez przypadek. Okej, tu kupujemy to razy 7. Generalnie, ja się powiem wam, jak widzicie, już się powoli zbliżam do tego momentu końcowego, w którym byłem, bo przed chwilą kupiłem to, jak wam pokazywałem. A w tym momencie jesteśmy już tu, także bardzo, bardzo blisko. I właśnie mniej więcej w tym momencie się zwykle zatrzymywałem, no ale jednak, tak widzicie, mam spory progres przez wzgląd na to, że dostałem tyle aniołków na starcie. Okej, kupmy może 350. 400 wbijmy. To jest generalnie dosyć, powiem wam, że to było właśnie najcięższe. Wbicie tym 400, nie tym upgrade'om po tej stronie, tylko temu syfowi. Bo ja nie kupiłem jeszcze do tego menadżerów, bo ci menadżerowie generalnie, ci, którzy tu funkcjonują za aniołki, zobaczcie sobie, upgrade'y. Angel upgrades, nie, menadżerzy. Zobaczcie, to oni idą jakby od końca, czyli najdroższy menadżer za anioły to jest ten, który tutaj nam obniża cenę cytryn, nie? Czyli jakby tego pierwszego budynku, nie? Cytrynki to w ogóle inna historia, one się tak fajnie, takie fajne kombo z nich leci. Dobra, generalnie te dwa budynki ulepszam na 500, no one są dosyć tanie, naprawdę są imponująco tanie. Generalnie do wszystkiego, do czego mam tych... menadżerów anielskich, to sobie mogę, wiecie, na więcej pozwolić, że tak to ujmę. Ale z tego, co zauważyłem, to oil, tutaj to Oil Company jest naprawdę mega, mega tanie. W sumie wiecie co, mogłem zacząć nawet jeszcze z tymi dwoma menadżerami, ale na razie już sobie to podarujemy. Okej, ulepszamy 900 tutaj, no i już teraz wiecie, nie jest tak kolorowo, chociaż jak wiecie, obserwuję to Oil Company i prawie nam tutaj dotarło do samego końca. Zobaczmy, ile zarobimy. Okej, powinniśmy wszystko na 400, tak? O, okej, ojejku, nie, to jeszcze w miarę szybko pójdzie. Bo teraz mamy wszystko na 400, więc speed wszystkiego jest ulepszony. Już wiecie, już myślałem, że koniec. Patrzcie, teraz mamy przy resecie 35 milionów, także progres jest fajny, naprawdę fajny.
Do 500 chyba nie dam rady wszystkiego ulepszyć. Chociaż tak myślę. To mnie przeraża. 145 nonilionów. To tak samo, to też drogo, to też drogo. Zobaczcie, to kosztuje bardzo tanio w porównaniu, że to jest 500, nie? Wziąłem sobie pizzę razy. Tam przed chwilą wziąłem razy 7. Generalnie właśnie. Jestem, tak jak wam już pokazałem, na tych upgrade'ach, że teraz razy 7 aż podnosi profit, także jak najszybciej wydaje mi się, że fajnie, jak najlepiej byłoby, gdybym uzbierał do tego, czyli do tego, co przed chwilą kupiłem. W ogóle to jest fajne, nie? Dodaje razy 3 gold ogólnie. Przynajmniej tak ja to rozumiem. Teraz pytanie, co ja mogę ulepszyć? Zobaczmy maksimum. Wow, temu mogę 99 poziomów kupić, tak? No, przydałoby się kupić, muszę i setny. A z drugiej strony, wiecie, gazetą mogę kupić 25 poziomów, to one ulepszą jakiś budynek. Dobrze, pozwolimy sobie kupić tu 600. Profit zwiększony dwukrotnie, także... Tak jak mówię, to jest mega tanie. Zobaczcie, to nasz 700 kosztuje 122 niliony. A to kosztuje drożej, nie? A to na 500, to patrzcie, 500 a 700, 200 poziomów różnicy, nie? Także musiałem się znowu podrapać. O co chodzi z tym drapaniem? To od razu też lecimy na 500, nie ma co się opieprzać. Okej, gazetą możemy kupić ten 25, te 25 poziomów. Profit out zwiększony czterokrotnie, czyli biorąc pod uwagę, że niedawno z upgrade'ów kupiłem właśnie tym autom profit razy 7, no to czterokrotnie, to naprawdę fajnie tu będzie funkcjonowało nam. I teraz muszę pomyśleć, co następne kupić, co jest najtańsze. To zdecydowanie nie, bo zobaczcie, 10 poziomów kosztuje prawie tyle, ile mam teraz. To już jest dosyć drogie. Dosyć drogie. Wszystko, co kosztuje w oktylionach. Tu kosztują rzeczy w septylionach, czyli są dla mnie dosyć tanie. Na przykład ty kosztujesz w septylionach i wydaje mi się, że mogę ci w ogóle kupić... Jednak nie, zabrakło troszeczkę. Troszeczkę zabrakło do 500. Okej, to jest mega tanie dla mnie. Zobaczcie, prawie mi hajs nie spada. Okej, no to już będzie trochę droższe. To też. Dobra, to trochę kupimy. Gazetą nie za bardzo. Generalnie dążyłbym do tego, żeby cytrynką wbić 1000. Właśnie nie za bardzo mam pomysł na ten etap gry. Wydaje mi się, że najlepiej jest siedzieć na przysłowiowej dupie i zbierać na ten upgrade'ik na przykład. Wiecie, na te upgrade'y, bo one jednak razy 7 to jest mega dużo. Jakby żadne ulepszenie, żadne tam ulepszenie nie zwiększy nam o aż tyle, nie? Przynajmniej nie na tym poziomie. Zobaczcie, najlepsze ulepszenie, jakie mogę zrobić na najwyższy poziom, to jest cytrynki na 1000. Zobaczmy, co on nam dadzą. Cytrynki na 1000. Profit razy 5, nie? A tu mamy jakby razy 7, więc to jest w ogóle bez żadnej konkurencji, moim zdaniem. Także poczekajmy. Oil Company właśnie dotarło. Nice, dostaje 40 oktylionów za to Oil Company. Tu, wiecie, mógłbym niby czekać i wbić 500, ale mówię, o wiele bardziej opłaca się ulepszyć pączki. Zobaczcie, dają mi teraz 10,512 septylionów, choć jak to jest kropka, to mi się wydaje, że to jest 9,5 po prostu, jakby, nie wiem. Ulepszmy razy 7. 73, nie? To jakby zwiększy nam znacznie. Zobaczcie, ile mam teraz aniołków. Niedługo będzie pierwszy bilion. W sumie to nie tak niedługo. Mamy 1/4 chyba. I bonusik za każdego aniołka mamy już 10%. To wiadomo, to wynika z upgrade'ów zarówno tych, jak i tych. Myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć. Tu generalnie za aniołki można kupować na przykład plus 10 poziomów do pizzy, czy plus 10 do gazet i ogólnie. I to jest generalnie opłacalna sprawa, ale tylko w momencie, w którym te budynki są już tak drogie, że nie opłaca ich się ulepszać za hajs, nie? A ten moment w tym gameplayu, w tym odcinku nie nastąpi. U mnie jeszcze nigdy nie nastąpił, nie? Także jeszcze nie. Powiem wam, że kusi mnie, żeby, wiecie, wszystko do 500 podnieść, ale obawiam się, że może to być bardzo drogie i czasochłonne. To jest mega tanie. Bank mógłbym podnieść do 100. Nie wydaje mi się, żeby to było aż takie
Wiecie, nie wiadomo jak drogie. To już kosztuje decylion. Czy mi się wydaje, że jak będę miał jeden decylion, to będę miał misję na Księżyc. Także no, jest na co zbierać. Myślę, jak ulepszę gazety, powiedzmy, bo wiecie, gazety się też bardzo opłaca ulepszać, bo one same dają mało golda, ale działają tak, jak to zawsze powtarzam, jako taki support, nie? Więc profit z pizzy razy 4. Lepiej jednak siedzieć na dupie, moim zdaniem. Ulepszę krewetki razy 7. Jeżeli to są krewetki. Teraz. I teraz wbiję im jeszcze 500 poziom, żeby jeszcze bardziej to doładować. Brzmi jak plan, nie uważacie? Ja tak uważam. Zobaczcie, mamy już, odkąd ostatni raz patrzyłem, że było nam 120 milionów aniołów. Zobaczcie sobie, jacy tu są menadżersi. Generalnie ta jest chyba ostatnia, bo nie wydaje mi się, żeby tu menadżerów mi jakiś ukrywało, bo w przypadku ulepszeń tak jest, nie? Że nie mogę patrzeć na te, które są tam gdzieś nie wiadomo jak nisko, tak mi się wydaje, nie? Zobaczmy w ogóle, co my tu mamy. Profity razy 3, ale profit razy 3, jejku, kiedy ja do tego dozbieram, ja pierdu. I zobaczcie, tu jest razy 3, nie? A tu mam razy 7, w ogóle patrzcie na to tak. Najpierw zwiększam wszystko razy 7, nie? Z tych ulepszeń, a potem profit wszystkiego razy 7, czyli wniosek z takiego oil company, jeżeli kupiłbym to, a potem to, to razy 49, dajecie wiarę, to jest po prostu mega. Czuję, że jak uda się do tego uzbierać, to jest taki mega przeskok w grze, nie? No ale muszę mieć w tym celu tredecylion, a wydaje mi się, że tredecylion to jest więcej niż decylion, tak mi się wydaje. Sam przedrostek tre, nie? Zawierający w sobie decylion, tak. Wydaje mi się, że to jest więcej. Okej, muszę pomyśleć. Na pewno mogę kupić, znaczy to mi nic nie wniesie, ale parę poziomów banku, bo on po prostu kosztuje w tym momencie dla mnie, no, niezbyt dużo. Jest najtańszy. O, jeszcze kino jest tutaj tanie. Zobaczmy, ile wy kosztujecie na setnym. W sensie, ile, żeby o 100 poziomów, to ile musiałbym dać? Dużo. O właśnie, maksimum, sobie chętnie zobaczę. 13, 17, 19, 35, aż dobrze, chcę. 35 się nam przyda, no jest ok. I teraz w tym momencie czekamy sobie na ten upgrade. Ojejku, jeden nonilion. To ja nie wiem, czy ja to uzbieram w tym odcinku. Myślę, że jak jeszcze trochę popieprzę, to uzbieram. Mówię tak, że to będzie mega moim zdaniem. Tutaj ten super Pac-Man. Po prostu to mi da takiego kopa, nie? To po prostu, wiecie, wyciągnie nas mega w górę. No z tych gold upgrade'ów to myślę, czy sobie coś nie kupić. Nie wiem, czy wy to będziecie widzieli, ale mogę wam pokazać, ile to mniej więcej kosztuje. Kliknę sobie buy, kliknę sobie, o jest, przejdziemy do sklepu. 55 kosztuje 4 euro, czy tam 5 euro, to kosztuje prawie 20 zł, nie? To jest trochę słabo. Biorąc pod uwagę, że za 55 możemy sobie co zrobić? Przeskoczyć, no zwiększyć sobie mnożnik właśnie razy 3. I możemy przeskoczyć 7 dni, wiecie, żeby mieć jakby golda po 7 dniach, nie? Czyli jakby pójść 7 dni do przodu, nie? I widzicie, ja w tym momencie mogę sobie coś poulepszać, mogę tam próbować, ale jakby nie jestem w stanie ulepszyć nic do pełnego poziomu, czyli nie jestem w stanie ulepszyć aut w tym momencie do 500, tego do 500 też nie, tego też nie dam rady. Więc najlepiej w mojej opinii czekać na ten upgrade po prostu cholerny. No i potem wiecie, spróbować to everything razy 2 dom na 500. Wydaje mi się, że wiecie, kiedy już oil company będzie na razy 7, to pójdzie łatwo. Potem wiecie, cytrynki do 1000, bo jednak razy 5 to w ogóle cytryny, fajny budynek jest tani. Jak tam inwestorzy? Nice, idzie to na pewno o wiele szybciej. Wyobraźcie sobie, jak ja dochodziłem do tego etapu, jak miałem te 20 bilionów aniołów, to szło o połowę szybciej, o połowę wolniej, jak szybciej. O, tutaj widzę, że możemy jakby minąć reset i dostać te aniołki bez resetu, czyli od razu dostajemy aniołki, to się wydaje słabe. Nie wiem tylko, co to jest, jak ktoś z was wie, to może mi napisać. Widziałem, że... Już my jest? Nie, nie, to nie tu, gdzie... O, to. Gold suit. Look the part in this sneezy gold suit. Nie wiem, co to jest sneezy czy snazzy, nie wiem, jak to przeczytać. Wybaczcie mi, jeżeli kaleczę. Okej, przyjrzyjmy się unlockom.
co nam gazetki zaoferują? Razy 4, tak? Profit z donatów razy 4. Wow, na 500 razy 11? Tu na 600 też razy 11, to ty na 300 dajesz... Na 300 tylko zwiększa dwukrotnie. To na tym 500 jest ten mega przeskok, nie? Myślę, że jak wszystko będę miał na 500, to na pewno prawie na 100% będzie mnie stać na to. Czyli tu wiecie, nastąpi taki mega przeskok. Tak będzie. Tak będzie, tak też sądzę. Okej, kupmy sobie to, czekamy. Wyczekamy cię, Cfelu. Biznesmen, prawda, musi sobie spokojnie czekać, ile ja mam pieniędzy. Ile mogę sobie nakupować w tym momencie. Tak naprawdę nic nie ma. O, zobaczmy sobie na maksa. No, mógłbym kupić 25 poziomów, także całkiem kusząca oferta, ale w sumie no dalej widzicie, nic pełnego. Tu mogłem próbować wbić ten 600, to by miał nawet sens, ale... Zobaczmy, ile nam hokej teraz da. Boom. Pieniążki powinny od razu szybciej lecieć. Wow, patrzcie, prawie mamy bilion. Okej, moi drodzy, ale nie będę was już zanudzał, bo... A może? Może jednak. Nie będę was już zanudzał, bo zdaję sobie sprawę, że trwa to już dosyć długo, jakby. Bardzo długo czekamy na razie i w sumie nic się ciekawego nie dzieje, ale przeprowadziłem reset. Widzicie, jak to u mnie wygląda, jak teraz to jest aniołkami i ogólnie. I cóż, jeżeli wam się spodobało, to zostawcie lajka. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnych odcinkach na moim kanale, czy to z Adventure Capitalist, czy to z czego innego, zależy co oglądacie na moim kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia. Cześć!